A w dzisiejszym odcinku Sycylijska hiena idziemy, pokazujemy, budzimy się. Etna, zachód, aeroplan i tragedia. Dzisiaj to ta ściana ma być opłytkowana i może kawałek tej. Ambitnie, bo już mamy dość tego ciągłego remontu. Jak widzicie, prysznic jest zafugowany, jeszcze trzeba go tylko doczyścić. Dzisiaj idzie silikon, bo potrzebujemy się już wykąpać. Spałem po południu, bo się zmęczyłem kładzeniem płytek na jednej ze ścian. W czasie siesty nie chciałem ciąć kątówką na balkonie, żeby wszyscy słyszeli, bo może odpoczywają. Także wstaję, zjadłem kilka jajek wielkanocnych, czekoladowych, więc mam energię i zabieram się znowu za robotę. Banana też zjadłem. No to zaczynamy silikonowanie. To już jest gitarówka. Będzie dobrze. Generalnie dzięki za to, że jesteście nawet przy takich nudnych tematach jak łazienka i silikonowanie i kładzenie płytek. A jakby ktoś dał suba lub lajka lub koment najlepiej jakiś, to by było cudownie. Zjebałeś. Spadła mi płytka, a wcześniej w poprzedniej wywierciłem źle tą dziurę. Więc dwie płytki poszły się rypać. Trzeba teraz jakoś wyliczyć, żeby udało nam się jak najwięcej skończyć z tego, co mamy. Ale pewnie i tak trzeba będzie domawiać płytek. Sytuacja na teraz. Nie ma w sklepie płytek 60x120, takich jak mieliśmy do tej pory. Trzeba czekać na nie 2 tygodnie, ale są płytki 60x60, 3 ostatnie paczki i dokładnie to jest 12 sztuki, tyle nam brakuje w Katanii, więc jest godzina 15:30 i jedziemy do Katanii po płytki, żeby już na jutro mieć i móc robić. Cześć liczności. Ale fajnie. Hej, no. Hej, mordy. Dużo się okazało. Co jest? Chcieliśmy sobie coś do jedzenia, bo jakaś przekąska zawsze się przyda. Marbo, jesteś liczny. Jaki leniwiec, widziałeś? Raczej się nie poparzy, co? No to wygląda, ja mam palec poparzony. On tak długo zabierał się za ten kawałek mięsa, że i tak mu ostygło. Może po bardzo gorąca ta półka na te kawałek. Ładno. Może jeszcze po prostu poleżysz. Thank you.
Natalka mówi, że te góry, które przed chwilą widzieliśmy, to wygląda jak jakiegoś olbrzyma półka. I przypomniał mi się taki suchar, który tata zawsze mi mówił, jak byłem dzieckiem jeszcze. Pytał mnie zawsze, jaki jest wyraz, który ma jedną literę. No i ten wyraz to oczywiście Samoa, taka wyspa. A następne pytanie było, no to jaki jest wyraz na pół litery? No i właśnie wtedy mówił, że to jest półka. Także dlatego mi się tak skojarzyło. Jesteśmy. Nie o to chodzi, że nie lubię Leroy Merlin, nie o to chodzi, że nie lubię Katanii, nie o to chodzi, że nie lubię się przejechać, ale ile razy można jeździć do Leroy Merlin po parę pierdół, to jest 200 km prawie w jedną stronę, bo u nas nie ma nic bliżej, ale co zrobić. Tutaj idziemy odebrać, a tu patrzcie co jest, impost, we Włoszech impresji. Co się pani najbardziej dzisiaj w Katanii podoba? Słońce. A? Korki. W dzisiejszym odcinku Sycylijska Hiena idziemy, pokazujemy, budzimy się. Etna, zachód, aeroplan i tragedia.